Znaczy ja uważam, że nikt nie robi teraz tyle w kierunku laicyzacji Polski, ile robi właśnie obecna władza, robi obecny Kościół, który obraża, odbiera nawet człowieczeństwo niektórym osobom, takim jak dzieciom z in vitro albo osobom LGBT. I po prostu ludzie coraz bardziej są świadomi, nawet jeżeli są wierzący, to po prostu nie życzą sobie takiego wpychania się z buciorami w swoje prywatne życie. I dopóki Kościół jakby nie zrezygnuje z takich praktyk, to myślę, że ta laicyzacja będzie...